Także kliknij subika i dzwoneczek. Zostawcie suba, dzwoneczek i łapkę w górę. Sandra, nie możesz mnie tak wykorzystywać. Ja dzisiaj pobity zostałem. Najgorsze jest to, Sandra. Mam obite żebra. Dobre. Pękniętą śledzionę. Łuk brzowy rozbity i złamany nos. Tu masz tabletkę. Wydaje mi się, że będziesz musiała się mną zaopiekować. Śniadanka robić, obiadki, do łóżka. Ale przemyślałem, jednak jestem mocno pobity. Powiem ci tak, jak adrenalina zeszła, stres i strach, to mnie wszystko boli. Ała, 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 migrena, o kurwa, ała. Dałam ci tabletkę przecież bólową, daj sobie radę. Kręci mi się w głowie. Musisz mnie nakarmić. Weź, mnie denerwuj. Dobra, Sandra, mam pomysł, chodź. Nie. Chodź. Co? Chodź, usiądź ja tutaj. Nie chcę tu siadać. Zobacz, żebyś się oswoiła tutaj ze stanowiskiem streamerskim. Zobacz. Wczoraj pewnej youtuberce udało się zdobyć 100 tysięcy followów na Instagramie. Jakiej? Takiej jednej. Ty sobie usiądziesz tutaj na krześle, ja ci przyniosę różowego przyjaciela i niech się dzieje influencing tak zwany. Sandra, za bardzo odsłonięta jesteś jak na Twitcha i nie mamy basenu. Zasłonięta chyba, nie. Zasłonięta, no. Musisz... Masz jakieś bikini? Nie mam. To jutro kupimy i kupimy basen. Słuchaj, ale ty masz koleżankę, która w branży kurwa robi. Już nie. No to teraz może być bardziej, wiesz, bardziej inkoguto, że wiesz. Ale nie, jak już wszyscy widzieli, to teraz może w basenie latać. No nie, ale może się to... W domu X! Ale kurwa, Sergiusz, ty jesteś geniuszem! Pamiętacie, jak mówił, że basen wybuduje w teamie X? Kurwa, ten typ ma 300 IQ. On wiedział. Teraz idą wakacje, słuchajcie. Basen, dom X, on się tam wprowadza. Rozumiecie to kolabo? Dobra, posłuchaj. Dobra, nie, wiesz co, jesteś nim ja. Dlaczego? Ale ja mówię prawdę. Powiem ci tak, każde doświadczenie jest dobre, więc wydaje mi się, że mogłaby się tobą zaopiekować, żeby cię wprowadzić w świat streamerski. Ja, wiesz, wystarczy wejść na Twitcha, pooglądać trochę i tam... Się poduczysz, tak? No. Ja bym się, chciałbyś kiedyś być na Buba TV? Nie. Może jak se cycki zrobię. Ale patrz, kupiłbym ci tego banana i byś sobie na czole... Ty masz dosyć duże czoło? Nie, to ty masz większe czoło. Byś sobie pisała tutaj... Prawda, że ja mam małe czoło w porównaniu do jego czoła. Ty masz tutaj... Obróć się jeszcze bokiem, o widzicie? Tu masz... Sandra, ty masz 5 metrów powierzchni reklamowej na czole. On mówi, że mam duże czoło. Ja wcale nie mam dużego czoła. Bo ja dużo myślę. Ty myślisz. A poza tym mi puchnie głowa od twojego pierdolenia. Ja ci nic nie pierdolę. Oj, Sasia. No. Serio, mi puchnie głowa od twojego pierdolenia. Zobaczcie, widzowie, zobaczcie. Aż mi dzisiaj bokiem wyszło. Nie, po prostu w pierdol dostałeś. Nieprawda. A nie, jednak prawda. Wszystko mnie boli. Trzeba będzie jeszcze potem kolacyjkę zrobić z herbatką. Ja spać idę. I z herbatką taką. Ja spać idę. Tak za półtorej godziny. Nie ma nic do zrobienia. Najprawdopodobniej będzie mi przykro. Nie ma. Nie było nas dzisiaj cały dzień. Przepraszam, dlaczego ten kot świruje? Merci. No. A, nie wiem, głupawkę mają teraz. Tam dzieci na dole też biegają strasznie. Ona z nimi biega? Nie, ona sobie biega sama. We własnym zakresie. A ponoć na koty jakoś księżyc oddziałuje. Kiedyś tak czytałem. Nie wiem, czy to jest prawda. Dobra, Sandra. Co? Rób content. Dobra, zrób tutorial twerk. Nie. Zmienimy na Just Dancing? O, właśnie. Kupię ci tego Just Dance'a i będziesz tańczyć. Słuchaj, masz tyle ładniejszych koleżanek. No mam. Na pewno któraś się zgodzi. No mam, ale one mają co robić w życiu. Ja też mam. Tak szczerze? A jak nie, to chuj, nawet do żabki pójdę pracować, byleby nie, wiesz. Mam zadzwonić do jakiejś ładnej koleżanki? Tak. No dawaj. Dobra. Dawaj. Ja obrażona? Tak. Bardzo. Śmiertelnie. Kurde, nie przewracam. Mów. Ja? Do mamy za... Nie odbiera. Przepraszamy. Nie ma takiego numeru. Fajne masz te koleżanki, takie prawdziwe.
Co? Oszukały mnie? Ja myślę, że jak podchodzisz i pytasz o losowy numer na ulicy, to tak nie działa. Dla wuja oszukali? Myślę, że... Bo mnie zrzucasz mnie z krzesła, no to co robisz? No to każesz mi tu siadać, a potem nie każesz. To weź sobie pufkę. Ja zostałam dotkliwie pobity dzisiaj. Co ja mam tu jeszcze robić? Po co mam tu być? Patrzcie, tu jest Sandra. Cześć. Rób content. Ja? No. Pepo hejci piszę. Jestem kobietą, to wystarczy na Twitchu. Nie, musisz... Dobra widzowie, za 100 zł markerem napiszemy ksywę na czole Sandry. Nie, na twoim. Na twoim. Na twoim. Markerem. No, nie. Za 1000 zł będzie tatuaż. Ja dopilnuję, żeby był tu tatuaż, na przykład, nie wiem, Witek 33. Jesteś ziemnięty chyba. No nie, ale to jest 1000 zł. No i? Albo chodzi ci o to, jak będziesz wyglądać? Możesz sobie zawsze zrobić, wiesz, tak, zobacz, możesz sobie potem grzywkę zrobić tak. Tak, jak się chodziło w dawnych latach. I wtedy będzie zakryty. Tylko pamiętaj, że pieniądze ja zgarniam. A on potem mówi, że to ja go wykorzystuję. Ja chcę na twoich zakolach. O, widzisz, twoje zakola są cenniejsze niż jakieś moje czoło, nie? Co to, jak kurde, u jakiejś baby będziecie się ten... Tutaj patrzcie, ile macie powierzchni. Ja mi daną linię włosów. Tak, ja też. Znaczy, ja w sumie mam. Widzisz to? Chciałbyś takie, co? Co? No takie. Co? No takie baby hair. Takie, bo ty... Aha, nic. Ja tu mam też, zobacz. Idealna linia włosów. Widzę właśnie, widzę. Widzicie to? Mi też tak rosną, jak ja. Tylko ja mam krótkie po prostu. No tak, to prawda. Czemu oznaczacie Witka 33? Jest taki w ogóle? Zaraz pewnie będzie. Zaraz pewnie ktoś założy takie konto. Poza tym, dobra, delikatnie mi tu włosów ubyło, bo Sandra ma szorstkie uda. I mi się przetarło. No wyzywają mnie, no. Kto to jest? Taki śmieć jebany. Przepraszam. Za wyrażenie. Czemu tak powiedziałaś? Bo jest śmieciem. Chciałam go zbanować, bo mnie wyzywa. Kiedy? Cały czas. Ale napisał siwa rura. Tak. Jesteś siwa? Nie, a no, za plecami to mnie od dziwek wyzywają. Więc tak? Skuń w dupę. To takie... No nieważne. Jebać takich. Czemu telefonu nie wziąłem? Nie musiałam... To mogę z Jasiem pojechać i ich pobić. To jest kurwa 14... Ba, on ma 13 lat albo 14. Sama bym mu zajebała w łeb. Przepraszam, zrobiłam się agresywna. Zdenerwowałam się. Ordynarna jesteś. Zdenerwowałam się. Streama. Sorry, Twitch Administration. Aha, bo to Twitch jest. I'm sorry. W Simsach, tak. Sorry, Twitch. Albo GTA. Sorry, Twitch Administration. Sandra is a little bit unstoppable. Jestem z Legnicy, dobra? She has a mental issue. She is from Legnica. Google it. Legnica się nie przytula, no właśnie. No. Koniec, Sandra. Koniec ciebie tutaj. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Jak wrócisz z parówką i z tym, wrócisz z parówką i z basenem, to pogadamy. Dobra, widzowie, jak chcecie stream z basenu na parówce, to ja też coś chcę. To żegnaj, a to wypierdalaj. Ale to chyba do mnie było, wiesz? To mi piszą, wypierdalaj, spierdalaj. A to do kogo piszecie, do mnie czy do Sandry? No, kto ma iść, Nitro czy Sandra? Molimy Sandrę. Spierdalaj Nitro, zostań Sysio. Siema! Nie no, ciebie wolą, nie oszukujmy nie, no, się. No mówią, zobacz. Że... No, no ale nie. No, no, nie. Ale że kto ma... A nie, że Nitro ma iść. Zostań kto Nitro. Kto ma zostać było. Aha, dobra, to kto ma zostać? Kto ma zostać? Kto ma zostać? Ja czy ona? A ja mam chyba telefon. A no o, widzisz? Mam, widzicie, kurde, jednak, będę was banować z telefonem. Zobacz się tak... A że ja mam wypierdalać, dobra czat, idę w chuj, nara. Że miałeś zostać. Nie, kazałem mi wypierdalać. Dobra, ogólnie posłuchajcie mnie, małe śmiecie, z czatu. Dlaczego wy nie szanujecie dla streamera na jego własnym czacie? Darki pizze za kolaku, jebam, co to się dzieje tutaj? No i kurwa, i macie karę, nie? Ja mam wywalone w szkołę. Po co mi ona jest? Nie pójdę na studia, bo szkoła mnie wkurwia.
No, dobrze, że przeprosiliście tutaj wszyscy. Żebym ja się nie musiał tu kurwa posuwać do takich... To widzimy się na kolejnym odcinku, pa! Pa, pa!